Hiya! Witam Was w moim pierwszym filmiku o tym, co jem. Jest teraz 10:44, mimo to, że wstałam chyba o 8:00, ale jakoś nie umiałam się zabrać za jedzenie. Ten filmik nagrywam dlatego, że chcieliście zobaczyć, co jem. Ja ogólnie lubię gotować, lubię jeść, jak chyba każdy człowiek na ziemi, więc mam nadzieję, że jakoś może Was czymś zainspiruję. A dzisiaj na pierwszy ogień idzie filmik z pustą lodówką, bo jutro jadę do domu na urodziny mojej mamy i nie chciałam kupować rzeczy, a tylko dzisiaj miałam czas, żeby nakręcić ten filmik. Idę dzisiaj na jedną rozmowę kwalifikacyjną, bo tak jak w poprzednim filmiku wspominałam, szukam pracy, bo mam ochotę na stir fry, a jedyne co mam do niego to groszek cukrowy i makaron, a nie chcę jeść tego z samym groszkiem cukrowym, więc kupię chyba marchewkę i cukinię. Albo marchewkę i brokuła. I pokażę Wam, jak to robię, bo to jest coś takiego w stylu pad thai, ale nie. Zobaczycie zresztą. A na śniadanie zrobię sobie po prostu owsiankę, bo kocham owsiankę. Chcę, żeby to było prawdziwe, więc chcę Wam pokazać, co na serio jem. A jem dużo owsianki często. Zazwyczaj zaczynam dzień od owsianki. Witam Was w moim cooking show, w mojej kuchni. Teraz pokażę Wam, jak zrobić owsiankę. Na pewno nie wiecie, jak to zrobić. Mam się ochotę na czekoladową owsiankę z bananem. Zalecę nam go na dół. Tego potrzebujecie mleko. Ja mam owsiane. Płatki owsiane. Owsiankę z owsa samego. Nasiona chia do dekoracji. Kakao. I banana. Ja mam akurat zamrożonego, bo jak już mówiłam, nie miałam nic w lodówce, ani nie mam żadnych takich świeżych rzeczy, że za bardzo. Po prostu użyję zamrożonego i zrobi się z niego taka czapka, jak się rozmrozi w garnku i jest tego taki czekoladowo-bananowy budyń owsiany. Coś takiego. Potrzebujecie tego oto garnka, takiego małego. I zaczynam od tego, że wysypujesz wszystkie płatki owsiane na ziemię. Moja lodówka jakoś strasznie głośno chodzi, ale pierwsze co robię, to wsypuję płatki, nie wiem ile, tyle, tak na oko zawsze. I potem zalewam trochę wodą, bo ja nienawidzę suchej owsianki, więc używam i wody, i mleka. Mieszam, bo tu się zaczyna coś już dziać, więc biorę mleko, zmniejszam ogień, bo nie chcę, żeby się to spaliło. Dolewam trochę mleka, a może dam dwie połówki. Dobra, to teraz ten banan, jak on się zrobi trochę miększy w tej miksturze, bo teraz jest twardy, zamrożony, to wtedy go tak pokroję łyżką na plasterki. Wygląda tak. Tutaj jeszcze są te banany w całości, ale już niedługo powinny być rozkrajalne. Ok, z bananów zaczyna się już robić ciapa, już w ogóle nie mają kształtu banana, więc zrobiły się takie gęste i teraz dosypię właśnie trochę tego kakao i to też robię na oko. Teraz to wszystko mieszam i właśnie w tym momencie zdaję sobie sprawę, że zrobiłam sobie porcję jak dla słonia i nie wiem, czy to wygląda jakoś apetycznie, a w sumie może nawet fajnie wygląda, więc chyba zostawię taką konsystencję. Mam taką miskę plastikową z Wagamama, bo moje wszystkie miski są teraz w zmywarce, a lubię używać tych misek, bo są duże i zawsze jak robię sobie jakąś taką sałatkę albo coś,
to sobie użyłam tych misek. Zatem to chyba dobry sposób na recycling, żeby po prostu użyć tych misek. Wygląda jak budyń. Zalewam garnek wodą, bo najgorsze, co może być na świecie, to przyklejone jedzenie do garnka. I teraz posypię jeszcze mieszaną chia, tak troszkę. Nie mam żadnych płatków kokosowych ani niczego, więc to będzie taka śmieszna wersja. Niestety mam tylko orzechy w czekoladzie, a nie chcę już jeść orzechów w czekoladzie do czekoladowej owsianki. Teraz wam pokażę, jak go wygląda. Nie wiem, czy to jest fajne, ale it's real. Piję sobie jeszcze tę herbatę. Brzoskwinia z rabarbarem w moim kubku z awokado. Tutaj mamy efekt końcowy. Nie widać tego za bardzo w tej misce, ale pachnie przepysznie przez ten banan. Jest takie gęste i dosłownie jakbym jadła budyń na śniadanie, więc polecam, jeśli macie ochotę na coś słodkiego. To jest bardzo zdrowa opcja. Ja jestem wegetarianką, jak już dobrze wiecie chyba, ale głównie jem wegańsko. Zazwyczaj, kiedy sama sobie gotuję, to jem właśnie wegańsko, bo tak jest najłatwiej i najzdrowiej i najlepiej się potem czuję, ale kiedy wychodzę gdzieś albo ktoś częstuje mnie czymś nie wegańskim, tylko wegetariańskim, no to się nie odmawiam. Czasami mam takie epizody w życiu, kiedy mam ochotę strasznie na ser i jem go dużo, ale jak byłam w domu, bo ja sama sobie nie kupię, zazwyczaj nie kupuję sera, może tak raz na rok, ale byłam właśnie teraz dużo w domu i u moich rodziców jest ser, bo mój tata i mój brat go jedzą, a moja mama jest weganką i się najadłam, się przeserzyłam, więc już nie potrzebuję na razie sera. Update, bo muszę wyjść, zagadałam się na FaceTime'ie i nie mam czasu nic zjeść. Taki mam outfit, taki smart casual. Pierwszy raz w ogóle wychodzę w tych butach, kupiłam je, bo myślałam, że w Madrycie będę musiała w nich chodzić do pracy, ale okazało się, że nie. Więc teraz tak pierwszy raz je zakładam. Mam jeszcze taką koszulę z krótkim rękawem z Bershki, kupioną, nie wiem, 2-3 lata temu. Kurtkę, dżinsy, dżinsy z topshopu i tak idę. Kolczyki jeszcze, te co zawsze, z Urban Outfitters i zegarek i kurtka z Bershki. So, that's my outfit. Trzymajcie za mnie kciuki. Właśnie wróciłam z rozmowy. Chyba poszło ok, bo w sobotę mam tak jakby dzień próbny, który mam nadzieję, że dobrze mi pójdzie. To jest zwykła praca w kawiarni, w muzeum, więc nie jest to żadna praca biurowa ani kariera mojego życia, ale to jest muzeum na moim kampusie, więc mogłabym dosłownie biegać między zajęciami a pracą. No i po drodze wstąpiłam jeszcze do sklepu kupić sobie rzeczy na obiad, bo przed wyjściem nic nie jadłam, więc kupiłam sobie jeszcze takie sushi wegetariańskie, Lux Yummy, więc zanim to ugotuję, to sobie to zjem, żeby nie paść z głodu. Nie jest to jakieś sushi prosto z Japonii, ani nic poza tym, było nam przy cenie, więc dlatego to wzięłam. No i kupiłam sobie te rzeczy do obiadu, bo mam właśnie ten dzień próbny w sobotę, więc to znaczy, że jutro będę musiała jechać do domu rano, idę do fryzjera i na urodziny mojej mamy, bo ma jutro urodziny, więc możecie jej złożyć życzenia. I w sobotę rano przed 11 będę musiała tutaj wrócić, bo o 11 zaczyna się właśnie ta moja próbna zmiana. A więc kupiłam sobie marchewy, brokuła, szpinak i bazylię, bo miałam ochotę na pomidory z bazylią, a mam malinowe z polskiego sklepu, więc zrobię sobie dzisiaj na kolację, jeszcze, jeśli jeszcze będę głodna, jeśli nie, to jutro na śniadanie, sałatkę z cebulką i z bazylią. Z pomidorów oczywiście. Tak sobie siedzę i jem to sushi. Tak się zastanawiałam, po co w ogóle komukolwiek jest ryba w sushi? Bo wegetariańskie sushi is like so good. I love it. Mukbang. No w ogóle wygląda jak, no może nie wygląda, ale kocham wegetariańskie sushi, it's like the best. Muszę kiedyś spróbować sama zrobić sushi. To jest taki mój goal życia. Kiedyś spróbowałam i spaliłam ryż, ale to było
chyba 5 lat temu, chyba albo nawet 6. Więc może nauczyłam się czegoś od tego czasu. Zapraszam teraz na obiad, czyli stir fry w stylu pad thai, coś takiego. Z takim orzechowym sosem. Tu mam wszystkie składniki, zaczęłam już kroić. Robię sobie z brokułami, z marchewką, z groszkiem cukrowym i szpinakiem, który dodam na końcu. Zacznijmy może od sosu. Ten sos w sumie za każdym razem wychodzi trochę inaczej, bo to jest sos na oko. Okej, więc mamy blender. Ogólnie ja, kiedy nie miałam dostępu do blendera, to po prostu dawałam te wszystkie rzeczy do prosto do sosu, do garnka, ale przez to, że teraz mam blender, to używam go do wszystkiego cały czas. Ważne jest, żeby dodać taką kopiastą łychę tutaj masła orzechowego. Dalej idzie sos sojowy, ja mam akurat tamari, hashtag gluten free, daję tak 1,5 łyżki, daję tak, nie wiem, 1,5 łyżeczki syropu z agawy, that was a cool trick. Daję ząbek czosnku. Ja ogólnie też kocham czosnek i zawsze wszystko tak przeczosnkowuję. Potem wszyscy zionym ogniem jak smok. Imbir, tak tyle. Na nie powinien być olej sezamowy niby, ale ja nie mam czegoś takiego, więc dodaję trochę oleju rzepakowego. Minimalnie soli, bo jest tam już tamari. No i pieprz. I trochę wody. Tak tyle, żeby ten sos się w tym blenderze zabrał, żeby się on się kręcił, pośmigło i żeby coś tu się mieszało, więc zatykam. Sos w środku wygląda tak. Ma dosyć wodnistą konsystencję. Mam wielki bałagan. To możemy zrobić jeszcze większy bałagan. Serio, to musimy nastawić wodę na makaron. Niech ona się tutaj gotuje, bo ten makaron, którego ja używam, nie gotuje się długo. Bo chyba tylko 4 minuty. To jest makaron soba, który w tym wypadku jest zrobiony z brązowego ryżu i z glonów. Dlatego ma taki kolor. Jest bezglutenowy. Ogólnie ten makaron to jest bardziej nie takie, może nie stir fry, tylko już prędzej właśnie taka sałatka na ciepło z takim sosem i z makaronem. Więc tę marchewkę dodam na samym końcu razem z groszkiem cukrowym, a brokuły trochę podsmażę. Wygląda to tak. Zrobiłam to właśnie taką obieraczką i zaraz właśnie podsmażę brokuły. Trochę oleju. Pokażę wam teraz z tej perspektywy, co tutaj się dzieje. Tutaj są marchewki, groszek cukrowy, który pokroiłam tak wzdłuż na pół. Lubię bardzo dużo zielonego, więc tutaj mam jeszcze brokułki. Minęło już te 5 minut. Będę teraz odcedzać sobie to. Przygotowałam sobie już michę. To samo co śniadanie w niej jadłam. O. Jednak to nie było takie trudne. Zaleję trochę zimną wodą, żeby się nie skleił. Padają na ruszt tutaj. Może zdejmę to z ognia, żeby się nie przypaliło do spodu. Mam sobie takie pałeczki, żeby być legit. I teraz jak już trochę wymieszałam te wszystkie rzeczy, to biorę sosik z blendera. Aha, fajnie, utopiłam łyżkę. I'm so stupid!
Zalewamy suszkiem. No i próbuję teraz właśnie, używam tych pałeczek, dlatego że to jest łatwiejsze do właśnie takiego długiego makaronu, żeby to się tak wymieszało między sobą. No i w garnku to wygląda tak, zaraz Wam pokażę, jak wygląda w misce. Jeszcze dodam trochę szpinaku i zobaczycie efekt końcowy. I tak właśnie prezentuje się mój dzisiejszy obiad, czyli makaron soba z warzywami i sosem orzechowym. Nie wiem, czy to jest jakieś danie, które istnieje. Wydaje mi się, że no, to jest podobne do Pattaya. Właśnie wydaje mi się jeden z takich moich 5 top przepisów, które jak nie mam pomysłu, to sobie je robię. I uwielbiam takie jedzenie, bo jest, robi się to szybko, stosunkowo szybko i jest to bardzo łatwe do zrobienia. Polecam Wam naprawdę spróbować, because it's amazing. Mam dzisiaj jakiś taki azjatycki dzień. Chcę Wam zrobić taste test. Mniam. Jednak okazało się, że zgłodniałam, więc zrobiłam sobie sałatkę, o której wcześniej wspominałam, z pomidorów malinowych, z bazylią, solą i pieprzem. I życie zatoczyło koło i jestem znowu w łóżku, w tej samej bluzie, w tej samej piżamie, tylko że w nocy. Jem sobie właśnie te pomidory i zaczęłam już edytować ten filmik. I tak się zastanawiam, edytując go, bo to był mój pierwszy filmik o takiej tematyce. I wiem, że jest wiele różnych sposobów, w jaki mogłabym je nagrać. Mogłabym je nagrać tak, że nagrywam sam obraz i potem w programie podkładam tylko głos i nie skupiam się tak bardzo na przepisach. Mogłabym też to zrobić właśnie w takim stylu vloga, że pokazuję mój cały dzień, plus pokazuję, co jem bez przygotowywania tego na filmie, lub też taki stricte filmik, który bardziej polega na tym, żeby Was nauczyć, jak to robię. Powiedzcie mi, co sądzicie, bo nie wiem, ja osobiście chyba najbardziej wolę oglądać takie vlogi przeplatane z jedzeniem. Wydaje mi się, że nie mam wystarczająco dużo dobrego sprzętu i statywu i kamery na to, żeby móc kręcić te filmiki jakoś tak sensownie, bo dzisiaj było pełno jakichś takich, nie, takich dziwnych kątów i jakiejś takiej perspektywy, gdzie nic nie widzieliście, więc proszę Was, wybaczcie mi to. Bardzo bym się ucieszyła, gdybyście mi w komentarzach napisali, jak chcecie, żebym to kręciła w przyszłości. Mimo wszystko mam nadzieję, że ten filmik, tę próbę też Wam się oglądało miło i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Smacznego, jeśli coś jecie, a jeśli nie i przeze mnie jesteście głodni, to przepraszam. Do zobaczenia, idę jeść pomidory.